Witam wszystkich serdecznie w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat plazmy, inaczej zwanej osoczem, inaczej zwanej liftingiem wampirzym. Więc zapraszam do oglądania. Plazma, czy inaczej PRP, to nic innego jak Platelet Rich Plasma, czyli po prostu osocze bogato-płytkowe. Może być właśnie skrót PRP i PRF. PRF to jest fibryna bogato-komórkowa. I teraz tak naprawdę, dlaczego wykonujemy osocze? Jak się je wykonuje, to chyba każdy wie. Osocze jest naturalnie, występuje naturalnie w naszym organizmie. Problem tego preparatu jest taki, że nie wywołuje na pewno żadnych uczuleń, nie ma możliwości, żeby coś, co jest jakby pobrane z naszego organizmu, mogło w nas uczulić, więc osocze jest jak najbardziej bezpieczne. Dlaczego osocze jest tak wartościowe? Dlatego, że osocze tak naprawdę ma bardzo dużo czynników wzrostu, które pomagają regenerować naszą skórę, jak i jakby przyspieszają produkcję kolagenu i elastyny. Dlatego też mamy bardzo ładny efekt nawilżenia po osoczu. Ta skóra jest naprawdę taka fajna, rozświetlona. Często się też łączy osocze z mezoterapią mikroigłową, co nie do końca moim zdaniem ma sens, ale to zaraz Wam o tym powiem, jak i również też jest bardzo dużo badań pokazujących dobroczynny wpływ osocza na skórę głowy, czyli w przypadku łysienia androgenowego na przykład też stosuje się bardzo często osocze. Teraz na rynku tych jakby rodzajów osocza jest bardzo dużo. Takie najzwyklejsze osocze, mniej więcej Wam podam z cenami. Najzwyklejsze osocze jest to osocze, które mimo wszystko ma troszeczkę mniej tych czynników wzrostu, jest mniej skoncentrowane i tutaj jakby zalecane jest, żeby zrobić zabieg w serii, żeby to miało ręce i nogi, ale też i koszt takiego osocza to jest w granicach od 400 do 500 do 600 zł, coś takiego. Są też osocze, które, tak zwane osocze Angel, czyli jest to specjalny już rodzaj osocza, który w zupełnie inny sposób się odwirowywuje, który pobiera się zupełnie inną ilość krwi do tego osocza. Jest to osocze, które ma o wiele więcej tych czynników wzrostu. Jest to osocze, które robi się na przykład raz na rok. Tutaj tego nie trzeba powtarzać. Oczywiście ta cena jest troszeczkę wyższa, wiadomo. Albo zrobimy sobie 4 razy osocze za 500 zł, albo zrobimy sobie raz osocze. Ceny Angel się wahają mniej więcej od 1700 do 2000, może nawet trochę więcej. Ale będzie to po prostu jednorazowy zabieg, nie musimy wtedy jeździć w to i nazad i oszczędzimy sobie też na pewno bólu, dlatego że osocze jest samo w sobie zabiegiem, który nie jest do końca przyjemny, dlatego że osocze jest dosyć kwaśne w momencie podawania, mimo tego, że jest pacjent znieczulony na przykład kremem Emlą czy jakimś innym kremem z lidokainą, to samo podawanie osocza jest dosyć nieprzyjemne, dlatego że osocze ma dosyć kwaśne pH i to uczucie takiego szczypania jest dość mocno wyczuwalne. Ale wydaje mi się, że dobroczynne jakby wartości osocza przewyższają ten chwilowy dyskomfort i warto jest mimo wszystko poddać się temu zabiegowi. Tak jak mówiłam, rodzajów jakby podawania osocza jest bardzo dużo. Ogólnie ja jestem największym fanem podawania iniekcyjnie, śródskórnie, nie lubię. Uważam, że nie ma dużego efektu podawaniu razem z dermapenem, czyli w momencie, kiedy robimy dermapena, zamiast na przykład wykonywania dermapena na kwasie hialuronowym, wykonujemy go na osoczu. Jest też bardzo dużo badań, że takie podawanie osocza nie przynosi aż tak dużych efektów. Zrobiono nawet też przeprowadzono kilka testów w Korei. Pierwszy test to był robiony na 25 bodajże czy 8 pacjentach, czyli dosyć mała grupa badawcza. I połowa twarzy była robiona na dermapenem na osoczu bogato-płytkowym, połowa była robiona na soli fizjologicznej. I tutaj jakby tą decyzję, czy rzeczywiście to osocze działa, czy nie działa, było kilka dermatologów, którzy nie wiedzieli, która strona jest robiona w jaki sposób.
I rzeczywiście ta różnica była bardzo, bardzo znikoma. Jednakże jeżeli robiło się już ten samo doświadczenie, tylko że po jednej stronie się podawało iniekcyjnie fizjologiczną, po drugiej stronie osocze bogatobłotkowe, to tutaj rzeczywiście już ta różnica między jedną a drugą połową twarzy była znikoma. Po pierwsze w regeneracji, po drugie w wyglądzie, w poprawie jędrności skóry i w takim rozświetleniu, nawilżeniu. Więc jak najbardziej, jeżeli już idziecie na taki zabieg, to lepiej by było decydować się, żeby było to osocze podawane iniekcyjnie, a nie za pomocą, nie wiem, mezoterapii mikroigłowej albo metodą na pasz, dlatego że po prostu to osocze wtedy nie ma za bardzo racji bytu. Wy się tylko męczycie, bo wiadomo, pobieranie krwi samo nie jest przyjemne. Ja przynajmniej bardzo nie lubię, jak ktoś pobiera mi krew, więc dla mnie to jest najgorsze jakby moment osocza. To jest właśnie, jeżeli ktoś pobiera mi krew, więc na pewno nie jest to warte, żeby robić jakiś zabieg, wydawać pieniądze, żeby nie było efektu, więc bardzo bardziej bym Was uczulała na to, żeby to osocze podawać iniekcyjnie. Kolejne bardzo fajne doświadczenie, które pokazuje, jak fajnie osocze można połączyć z innymi zabiegami i daje nam niesamowite efekty. Jest to, było to badanie, które było również przeprowadzane w Korei na 14 osobach, czyli znowu mamy dosyć małą grupę badawczą. I tutaj był robiony laser CO2. I po jednej stronie było robione właśnie osocze bogatobłotkowe, po drugiej stronie było ostrzykiwanie solą fizjologiczną. I znowu tutaj, tak jak zawsze, w przypadku podania takiego iniekcyjnego, podskórnego osocza, efekt między jedną a drugą twarzą był, między jedną połową twarzy a drugą połową twarzy był dosyć duży. Czyli kolejny wniosek ten sam, czyli osocze podawane do środka iniekcyjnie naprawdę daje bardzo fajne efekty i bardzo fajnie regeneruje naszą tkankę. Warto też wiedzieć, jeżeli decydujemy się na zabieg osoczem, to warto jest też wiedzieć w momencie, kiedy przeprowadzamy zabieg, wykonujemy zabieg osoczem, to też na jakich próbówkach to osocze jest wykonywane. To jest bardzo ważne. Jeżeli idziecie do miejsca, które jest, powiedziałabym, warte zaufania, to na pewno wszystkie naklejki, które są specjalnie umiejscowione na każdym pakiecie do osocza, zostaną wklejone do Waszej zgody, ale to jest bardzo ważne, żeby te probówki były certyfikowane, czyli one powinny mieć znaczek, że są certyfikowane. I są to probówki, które są przeznaczone właśnie do osocza, nie tylko do pobrania osocza, ale również do odwirowywania i potem ponownego wstrzyknięcia do tkanki, dlatego że niestety wiele miejsc, oszczędzając, bierze tanie probówki, czyli probówki, które nie są certyfikowane. I jaka jest różnica? Różnica jest taka, że ta probówka również jest jałowa, jest przeznaczona do jakby pobrania próbki krwi, tylko ponieważ z osocza robi się bardzo wiele badań na temat naszego stanu zdrowia, na temat poziomu naszych hormonów itd., itd., to są to po prostu probówki, które są przeznaczone do pracy w laboratorium, czyli one po odwirowywaniu z tego osocza już nie powinno się ponownie wstrzykiwać w tkanki, w drzewa tkanki, w tym przypadku w naszych pacjentów. Więc bardzo ważne jest też, żebyście miały to też gdzieś z tyłu głowy. Oczywiście mam nadzieję, że idąc do takiego miejsca, gdzie będziecie wykonywać zabieg, osoba, która będzie ten zabieg wykonywała, lekarz, w tym przypadku w Polsce, na pewno, czy pielęgniarka, na pewno Wam powie, że rzeczywiście używają probówek specjalnie certyfikowanych, czy właśnie jeżeli chodzi o takie zestawy typu właśnie Angel, gdzie to osocze jest dosyć mocno skoncentrowane, czyli to jest to osocze, o którym mówiłam na początku, to jak najbardziej tutaj to jest też jeden wielki pakiet, który się odpakowuje przy pacjencie, więc też możecie być spokojni. Niemniej jednak pamiętajcie o tym, miejcie to z tyłu głowy, ponieważ dużo osób o tym nie wie, a wydaje mi się, że jest to informacja, która jest warta przekazania dalej. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Tak jak zawsze, mam nadzieję, że Wam się ten odcinek przydał, że poszerzyłam troszeczkę Waszą wiedzę w tym temacie. Dajcie proszę kciuka w górę, jeżeli film był przydatny i zasubskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami. Widzimy się w następnym filmiku.